ekspercki quiz piłkarski odcinek. Drugi naszym gościem jest Tiago Cionek. Wielkie brawa. Wielkie brawa, wielkie brawa, wielkie brawa. Wielka euforia tutaj w Juracie w związku z tym, że Tiago się pojawił. Ludzie pytają w listach, mają wątpliwości, czy ty po polsku mówisz. No, jak byś to skomentował? Yes, I do. Ja speak Polaku. No widzisz, oni dalej myślą, że nie mówisz. Tak. A ja ci powiem... Może dzisiaj przekona ich wszystkie, że rozmawiam po polsku. Ja go bardzo szybko nauczył się... Lepiej rozumie niż mówię, ale... Nie. Ale da się rozumieć. Bardzo szybko. Czy nauczyłeś mówić po polsku w ciągu pół roku, zdaje się, w Białymstoku, jak mieszkałeś, więc to w ogóle to nie, szacunek. Nie jest ciężko. Zresztą motywacja na co dzień z Justyną też tak. Mówisz po polsku, tak? Tak jest. No, więc tak. Nie ma problemu. Trenuję codziennie. Wiesz, o co chodzi w quizie? Quiz jest taki, coś ci tam tłumaczyłem przedtem, ale przypomnijmy szybko zasady. Mamy kategorie, jeśli chodzi o mecze. Kategorie są następujące. Wybieramy mecze i potem wymieniamy jedenastkę drużyny, którą ja powiem. Mhm. Kategorie są następujące. Polska na wielkich turniejach, reprezentacja Polski w trakcie eliminacji, finały Mistrzostw Świata lub Europy i finały Ligi Mistrzów. Którą kategorię wybierasz? Finał Mistrzostw Świata. Finał Mistrzostw Świata, dobra. Finał Mistrzostw Świata. Okej, okay, mamy tutaj przygotowane... A! Minuta 30, to jest ważna informacja. Minuta 30. Na każdą odpowiedź? Na każdą odpowiedź. Mam czas. Tak. Mecz, jeśli chodzi o mecz, to będzie finał Mistrzostw Świata. A żeby zrobić ukłon w kierunku też kraju, w którym się wychowywałeś. Finał Mistrzostw Świata, 98 rok. Francja grała z Brazylią. Uwaga, czas, start. Brazyl. W bramce stał... Taffarel. Dobrze. Obrona. Cafu. Prawa obrona. Lewa obrona. Roberto Carlos. Dobrze. W środku obrona było Rocky Junior, tak? Rocky Junior? Nie. Nie. To było Lucio? Nie. 98 rok. A, 98. Przypomnę tylko. W środku obrony nie pamiętam. Dobra. Idziemy dalej. Idziemy dalej. W środku pomocnik było... Ataku, pamiętam lepiej. No. 3R. 3R, no. Czyli? Ronaldo? Nie było 3R, to 3R był później. No. Ronaldo. Rivaldo? Dobrze, to i już masz. I z tego Ronaldinho, tak? Nie, Ronaldinho w 98 nie było. Nie było. Nie było, ale dobrze, dobrze. Idziemy dalej. Kto tam jeszcze mógł grać? Kto mógł grać? Na pewno, tak jak powiedziałeś, był Rivaldo i był Ronaldo. Rivaldo, Ronaldo. Tak. Kurde, no się mnie... No, jeszcze masz 20 z 15 sekund, niecałe, mniej nawet. A, Dunga? Dunga, dobrze, był Dunga, kapitanem. Dunga, kapitan, tak jest. I czas się skończył, dobrze. Czas się skończył. Ile trafiło? Wiesz co, nie liczyłem dobrze, wydaje mi się, że sześciu, bo trafiłeś Taffarela, Cafu, Roberto Carlosa, Dungę, Rivaldo i Ronaldo. A jeszcze był Aldair, ale Rocky Junior nie grał? Nie, Junior Baiano. A, Junior Baiano. Cesar Sampaio. Tak. I jeszcze kogoś upominałem, Leonardo i Bebeto. Tak to wyglądało, zresztą możecie sobie zobaczyć ten skład teraz. 6 na 11, z racji tego, że miałeś wtedy lat... Miałem 8 lat. 8, nie, który jesteś rocznik? Nie, 12. 12. 12. 8 lat miał... Jesteś 88? 6. 12 lat. Pierwsze Mistrzostwo Świata, co pamiętam, był 94 rok. Tak, tak. Pierwsze, co pamiętasz. Tak, no. tak, bo Brazyl wygrał i druga był od razu finał znowu. Ścieśliśmy w Brazylii wszyscy, ale... Czy zero dostaliśmy takie. To może będzie w następnym. Tak, jak będzie, przejdziemy wszystkich piłkarzy w następnym. Na koniec tylko chcieliśmy taką jedną sprawę poruszyć. Mhm. Tak się składa, że jak powołania były ogłaszane do szerokiej kadry na Euro, w Polsce to pojawiło się w telewizji polskiej takie twoje dziwne zdjęcie, które podobno dotarło do ciebie. Ty widziałeś, jak przystojniałeś? Tak, trochę głośno było, pamiętam. Widziałem. I no, ładnie wyglądał. No nie? Mówię, no, takie obrońca, takie trochę kwadraty, tak jak ma wyglądać, nie? Takie wystraszyć przeciwnika. No, takie, znaczy, tak chyba tak był cel, nie? Znaczy, no właśnie, chyba no, to tak robili dla ciebie, żeby cię podbudować. Takie, tak to wyglądało. No to załóżmy, że tak było. załóżmy, że tak było. W każdym razie to nie był Tiago Cionek, znaczy to był Tiago Cionek z gry komputerowej.
No, dzisiaj, ale musisz... dzisiaj właśnie graliśmy gry, tak wie. No właśnie. Takie było na temat, tak. No dokładnie, tak powiem. Dokładnie. Tiago, dziękuję Ci bardzo w takim razie. Dziękuję bardzo. Dokładne punkty, to ile powiedzieliśmy? 6 na 11. Zresztą tu się pojawiają, także Szczęsny miał 8 na 11, ale jeszcze będzie okazja do rewanżu. No dobrze, następny raz przygotuj się lepiej. Dobra, dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.